21 grudnia 1968 roku misja Apollo 8 wystartowała, aby zebrać informacje o możliwych miejscach lądowania na Księżycu. Uwaga świata skupiona była na gwiazdach, ale podczas kolejnego okrążenia satelity jeden z astronautów obrócił się i pokazał Ziemię. Widok zawieszonej w próżni, maleńkiej, niemal kruchej kuli życia był szokiem. Nikt nie spodziewał się, że obraz naszej planety wywoła wstrząs poznawczy i nowy rodzaj samoświadomości. Dzisiaj rozumiemy, może bardziej niż kiedykolwiek, że eksploracja kosmosu i osadnictwo pozaziemskie są nie tylko materialną podróżą w nieznane, ale i niematerialną podróżą w głąb nas samych. Ja od ponad 10 lat zajmuję się badaniami chondrytów zwyczajnych. To są najczęściej spotykane meteoryty na Ziemi, skąd właśnie zyskały ten przydomek zwyczajne. I pomimo tego, że są to meteoryty kamienne, zawierają bardzo dużo metali. One pochodzą z ciał niezdyferencjonowanych, czyli nie wykształciły bardziej zaawansowanych struktur, a więc metale są w nich rozłożone w sposób równomierny, homogeniczny. Dzięki temu przypadkowy meteoryt, który spadł na powierzchnię Ziemi, będący fragmentem wybitym z planetoidy, jest reprezentatywną skałą dla całego ciała macierzystego. Dalsza eksploracja kosmosu i osiedlanie się, na przykład na Marsie, nie są możliwe bez odpowiednich surowców, mogących zapewnić rozwój i codzienne funkcjonowanie baz kosmicznych. Sprowadzanie surowców z Ziemi jest bardzo drogie, zwłaszcza, że możemy korzystać z zasobów ukrytych w orbitujących ciałach niebieskich. Badając sproszkowane próbki chondrytów zwyczajnych, wiemy, że asteroidy są gigantycznymi złożami żelaza, niklu, miedzi i metali ziem rzadkich. Na przykład asteroidy ze strefami pociemniałymi wykazują ogromną koncentrację tzw. miedzi rodzimej. Zewnętrzna, zaledwie 2-centymetrowa warstwa mierzącej 190 km średnicy asteroidy Hebe zawiera tyle miedzi, ile obecnie wynosi jej ziemska rezerwa. A całościowe jej złoża zaspokoiłyby nasze zapotrzebowanie na ten surowiec na tysiące lat. W momencie, kiedy dojdzie do eksploracji przestrzeni kosmicznej, będziemy potrzebowali surowców do budowy podstawowych narzędzi, do budowy podstawowych baz i osiedli. Możemy te surowce oczywiście transportować z Ziemi, jednak koszty transportu są ogromne. W związku z tym bardziej praktycznym wydaje się pozyskanie ich na miejscu. Cała grupa inżynierów pracuje nad tym, jak te surowce z planetoid wydobyć, dlatego że musimy sobie uświadomić to, że zetkniemy się z zupełnie innymi warunkami, do których jesteśmy przyzwyczajeni w momencie, kiedy mówimy o górnictwie ziemskim. Dlatego, że znajdujemy się w próżni pod wpływem promieniowania kosmicznego, braku dostępu do wody, no i w braku dostępu tlenu. Górnictwo generalnie jest dużym wyzwaniem dla cywilizacji, zawsze było, natomiast górnictwo kosmiczne stanowi kolejny jakby krok w tym rozwoju. Coś, co do tej pory było w dziedzinie science fiction, właśnie przeszło w sferę science, w sferę nauki. I właściwie geolog, który kiedyś był kojarzony typowo z pracami, robotami ziemnymi, teraz może także zajmować się kosmosem i wówczas mówimy o geologii planetarnej.
Nauka posiada kilka twarzy, jak starożytne bóstwa. Pierwsza twarz to jest funkcja poznawcza. My chcemy wiedzieć, jak działa świat. A do tego dochodzi jeszcze jedna twarz nauki, jej użyteczność w stosunku do społeczeństwa. Cechy utylitarne, budowanie nowych rozwiązań, które będą stosowane w celu zwiększenia jakości życia, choćby poprawy jego długości czy statusu materialnego, jest, kto wie, czy jedną z nie najważniejszych cech nauki jako takiej. Mniej więcej od 10 lat notuje się nową tendencję w budowaniu misji kosmicznych przez zastąpienie dużych statków kosmicznych małymi rozwiązaniami, i to bardzo małymi, czyli budowę miniaturowych satelitów i statków kosmicznych o wielkości małego pudełka do butów, wykorzystując techniki, które pochodzą z przemysłu mikroelektronicznego, rozpoczęliśmy budowę różnorodnych urządzeń, rozwiązań, instrumentów, w których miniaturyzacja, bardzo duża odporność mechaniczna, no i taniość jest kryterium. Wyjątkowość naszych badań jest związana z opracowaniem koncepcji budowy satelitów biomedycznych zawierających na swoim pokładzie pełne laboratoria badawcze umożliwiające prowadzenie w kosmosie badań nad życiem, ale również badań nad nowymi metodami przyszłościowej terapii naziemnej, szczególnie w dziedzinie nauk onkologicznych. Subminiaturowe nanosatelity do prowadzenia eksperymentów biomedycznych na niskiej orbicie okołoziemskiej nazywane są LabSatan. Obiekty te o objętości kilku litrów i masie kilku kilogramów zawierają automatyczne laboratorium, które pozwala na hodowanie komórek i tkanek mikroorganizmów, a nawet bardziej złożonych organizmów w warunkach mikrograwitacji. Laboratorium posiada własne systemy podtrzymywania życia oraz zestaw instrumentów do metrologicznej oceny parametrycznej i obserwacji badanych próbek. Wyniki przekazywane są na Ziemię bezpośrednio z orbity. Głównym celem LabSatów jest określenie wpływu mikrograwitacji i częściowo radiacji na żywe próbki. Ich wykorzystanie wielokrotnie obniża koszty i skraca czas eksperymentów. Szczególnie istotne jest badanie wpływu długotrwałego lotu kosmicznego na nasiona roślin, grzyby glebotwórcze, embriony zwierząt hodowlanych i inne próbki biologiczne ważne w przyszłych misjach księżycowych i planetarnych. Badanie życia w kosmosie jest ogromnym wyzwaniem i zagadnieniem. Przez lata badano degenerację życia w kosmosie spowodowaną nieważkością, głównie ze względu na loty załogowe. Z czasem zdano sobie sprawę, że grawitacja będzie wpływać na każdy obiekt biologiczny, który będzie transferowany na przykład z Ziemi na Marsa. Rozpoczęto również badania nad otrzymywaniem nowych form leków i innych substancji aktywnych w warunkach mikrograwitacji, bo wtedy powstają formy bardziej czyste i bardziej skuteczne. Jeśli w przyszłości dojdzie do tego nowa medycyna kosmiczna, w której będziemy mogli leczyć ludzi na orbicie albo na Ziemi w lepszy sposób przez wykorzystanie efektów działań badawczych, no to będzie następny transfer, wielki transfer wiedzy z badań kosmicznych do codzienności. Na pytanie, czy jesteśmy samotni w kosmosie, jest moim zdaniem najbardziej podstawową funkcją badań kosmicznych. Do tego dochodzi ciekawość. I gdzieś tam na horyzoncie pojawiają się zwolna myśli o eksploracji kosmosu, a mianowicie poszukiwanie drugiej Ziemi na zasadzie, a gdyby coś się stało, to gdzie my jako cywilizacja byśmy się podzieli. Jednym słowem, eksploracja już w rozumieniu materialnym jako takim.